Dziękuję. Tutaj hasło Nowa Lewica, Stare Hitlery. Czemu tak ortodoksyjnie? Ponieważ no, Nowa Lewica to jest twór socjaldemokratyczny, to są zdrajcy ideałów pracowniczych, kolaboranci, no i tyle ono powiedzenia. Właśnie to było moje główne pytanie, dlaczego ta część marszu nie maszeruje, właściwie tylko jest oddzielnie, właściwie chyba pan mi na to odpowiedział, czyli wy nie traktujecie jako swojego partnera, tak? Nie, zdecydowanie nie. My jesteśmy tutaj zdecydowanie antykapitalistyczni, antyimperialistyczni. Sprzeciwiamy się pseudolewicy, która tylko ośmiesza pojęcie lewicy. Klasy pracowniczej nie mogą maszerować razem z robotnikami. My się z nimi nie solidaryzujemy, absolutnie, oni reprezentują wielki kapitał, już od dawien dawna. Wielki kapitał i zachodni kapitał, który nas tutaj wykupuje, źle traktuje Polaków, no... Mobbing traktuje, przyjeżdżają tu jacyś, kurczę, kapitaliści z Niemiec i tak dalej, instalują się, to Polacy się nie rozwijają, no i to jest właśnie stary hitleryzm, tak, czyli kolonizacja Polski przez obcy kapitał. Przypomnijmy jeszcze, co robiło SLD, kiedy było u władzy, że wysłało wojska polskie do Iraku, że stworzyło tutaj tajne więzienia CIA w Polsce i nie ma na to, nie ma na to naszej zgody, że pozwolili na wstąpienie Polski do NATO, nie, my jesteśmy temu przeciwni. A Czerwone Gwiazdy na przykład, czy dzisiaj się kojarzą tak, że no może lepiej schować je w tym roku do szuflady, bo jednak to, co się dzieje na Ukrainie, prawda? Jakie jest wasze do tego podejście? Czerwona Gwiazda jest międzynarodowym symbolem lewicy, symbolem antyfaszystowskim i ja nie będę tutaj mówił o jakichś konotacjach politycznych, subiektywnych, które ktoś sobie wyraża. To jest symbol ludzi, którzy walczyli z faszyzmem w Hiszpanii, nie tylko w Hiszpanii, więc ktoś może mieć pojęcie skrzywione wobec tego symbolu, natomiast no, to jest symbol przede wszystkim lewicowy, antytotalitarny, antyfaszystowski.